Niektórzy Dzień Zakochanych kojarzą wyłącznie z komercjalizmem, ale są i tacy, którzy co roku ulegają magii tego święta. Stąd więcej niż zwykle sprzedanej bielizny, często w kolorze czerwonym. Z kolei w kwiaciarniach największą popularnością cieszyły się czerwone róże, symbolizujące miłość. Na brak zainteresowania nie narzekano przy stoiskach z walentynkowymi kartkami czy wszelkiego rodzaju czerwonymi gadżetami. Wśród prezentów dominowały również czekoladowe serduszka. Ważne, by tego dnia uczucie okazać nie tylko najbliższej naszemu sercu o sobie, ale także tym, których darzymy sympatią czy po prostu lubimy. Wszystkim radość sprawią nie tylko upominki, ale miłe słowo czy gest. Dzień Walentego obchodzicie? No pewnie. A jak? No w ogóle myśli się o tej osobie i... To jest fajny dzień? No pewnie. Dla każdej pewnie osoby. A jakaś walentynka już powędrowała do pani? Nie, ja wysłałam. Jakiejś bliskiej osobie? Czy tak, tylko się wysłałam? Czy tylko się wysyła walentynki partnerom, czy także, nie wiem, rodzicom, babciom? Wydaje mi się, że to jest taki dzień, gdzie każdemu należy powiedzieć, że się kocha, lubi. By wybrać się z ukochaną osobą na walentynkową kolację, stoliki w restauracjach trzeba było zarezerwować dużo wcześniej. Dziś znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Wicestarosta leszczyński Krystian Matkowiak na dzisiejszy wieczór także przygotował coś specjalnego. Zapytaliśmy go, czy miłość okazuje nie tylko od święta. Na co dzień dobrym słowem, no i staram się być miły i wyrozumiały, kochający. Obchodzi pan walentynki? No symbolicznie składam żonie życzenia i małą karteczkę z wierszem. A jest jakaś kolacja? No dzisiaj będzie, bo już zaproszenie zostało wystosowane i przyjęte. A gdzie ta kolacja? Mogę zapytać? Jakieś świece, romantyczna muzyka? Na pewno świece, muzyka. Ale to jeszcze jest, bym powiedział, nie do końca ustalone. Ale będziecie Państwo w jakimś lokalu, nie będzie Pan występował w roli kucharza? Być może to będzie w domu. Za obchodzeniem Święta Zakochanych jest Przemysław Biechowiak, prezes Centrum Konferencji i Rekreacji Akwawit. Co to jest miłość? Myślę, że miłość jest to takie pojęcie, które jest bardzo trudne do zdefiniowania. No, miłość raczej, powiem może troszkę przewrotnie i biblijnie, a po owocach ją poznacie. Czyli jeżeli jest relacja między ludźmi bardzo bliska, bardzo czuła, bardzo szczególna, oddająca ciepło, zaangażowanie, uczucie, myślę, że tym mianem można zdefiniować miłość. Jak pan tą miłość okazuje najbliższym paniom? A myślę, że najróżniejsze sposoby, ale powiem szczerze, że jest to taka moja słodka tajemnica i niekoniecznie chciałbym się nią dzielić tak zupełnie publicznie. Czy obchodzi pan walentynki? Jeśli tak, to jak dzisiaj ten dzień będzie wyglądał? Tak, obchodzę walentynki. Co prawda jest to dosyć nowy zwyczaj w Polsce, ale myślę, że jest na tyle sympatyczny, że nasze społeczeństwo go bardzo tutaj ciepło przyjęło. Ten dzień będzie wyglądał poza oczywiście godzinami pracy, tak bardzo szczególnie ciepło rodzinnie, z takim okazaniem miłości i zaangażowania mojej najbliższej osobie. I myślę, że można ten dzień walentynek nieco rozszerzyć, nie tylko względem swojej partnerki czy partnera, żony, męża, ale również względem dzieci, względem najbliższych, względem tych, których darzymy szczególnym uczuciem. Wszystkim naszym widzom Telewizja Leszno życzy niezapomnianych walentynek.